Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Rynie, witam was w kolejnym odcinku z Crusaders Kings 3 i naszym polskim World Conquestem. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku doszło do rozłamu. Skandynawia tutaj od nas odeszła sobie, bo czemu nie, bo rozłamy są fajne, co nie? I zostało nam Imperium tutaj to nasze bałtyckie, ale tutaj jest oczywiście z przyczółkiem w już Wielkiej Brytanii. Teraz na tronie mamy najwyższą królową Judytę. Czy cesarzową, jak to zwał, tak zwał, która jest ambitna, żarłoczna, cnotliwa. Jest niezwykle wykształcona tutaj, jeżeli chodzi o walkę, jest już strategiem, też grabieżcą. Jest muskularna, inteligentna, ładna. No i tutaj takie lekkie wykształcenie w stronę administracji na dworze. Więc takie spoko, taki nawet okej władca. Ale dobrze, na samym początku musimy tutaj zakończyć tutaj wojnę o hrabstwo Poznania. Nasze armie już tutaj sobie działają. Jeszcze coś tutaj może wyślemy. Czemu tutaj w ogóle nie ma dowódcy? O, królowa będzie dowódcą, czemu nie? Dobrze, wojna zakończona, więc takie spoko. Obroniliśmy tytuł. Chociaż nie mamy tutaj żadnego rozejmu. A mamy postać, która ma roszczenie tutaj do tego wszystkiego, do wyślani. Więc w sumie czemu nie? Wjechałbym w nich teraz tak na szybko, jeszcze raz. Więc sobie ładnie tutaj ich zaatakujemy. Mamy dosyć mocną armię tutaj. No, więc na spokojnie sobie radzimy. Tutaj widzę, że jakieś linie boczne co chwilę jakieś powstają tej naszej dynastii. Mamy już w sumie trzy rody. Jest ten nasz główny i te dwie jakieś gałęzie poboczne. No i dobrze, wojna wygrana, więc takie spoko. Teraz to wszystko idzie pod nasze imperium. Ej, bo ja mogę pozbawić moją siostrę tytułu cesarzowej. To jest mega ciekawe. Ona ma w sumie głównie poborowych tylko. Więc ta jakaś armia jest żałosna. Pieniędzy mamy od zarobania, więc możemy nawet najemników brać. Lecimy z tematem? W sumie połączmy tę armię i wleźmy tutaj, bo oni coś tam próbują oblegać, ale no... Przewagę liczebną mam dużą. Ej, złapaliśmy cesarzową i to jest już koniec, naprawdę? Serio? To było takie proste? A ja się tak rage'owałem? Czyli trzeba po prostu zawsze patrzeć szybko, czy... Jak tracimy coś, jakiś tytuł... Czy osoba, co jedyny dziedziczy, ma armię? Bo jak nie ma armii, to czy po prostu trzeba w niej wjechać i tyle w temacie. No ale ta siostra jakieś ziemię teraz ma, więc na spokojnie tutaj, no jakoś da radę. O, Lotaryngia nam wypowiedziała wojnę. To niedobrze, mają trochę dużo armii. Kurde. Przypał. No idzie, 14 tysięcy ludzi, ja nie mogę. Tak powiem, ja mam trochę mniej. Za 1000 golda mogę tej kampanii pospolitego ruszenia jeszcze wynająć. No zawsze coś, co nie? Wiesz, jak oni się tak ładnie by podzielili... O właśnie, niech oni się tak ładnie podzielą. Ja skoncentruję swoje 9 tysięcy. I może będę miał farta, jak tak bym ruszył tutaj. Oni już tam wszyscy idą. Ale sobie już tutaj klepiemy, jedną armię, drugą armię, okej? Okej? Dobra, jest git. I w razie czego znowu tak tą armię złapiemy, że ona po prostu przyjdzie, rozłoży się. Wtedy wlecimy w jakąś armię na skrawku. No, to jest dobry pomysł. No, oni znowu robią to samo tutaj, okej. Armia Normanów, to jest klasyka. Ale oni akurat nie są jakimś specjalnym zagrożeniem. Dobra, i spróbujemy coś tutaj złapać, dobra. Jest git. No, dobra, jest jeszcze dobrze, jest dobrze, wygrywamy, nice. Jeszcze jakaś armia idzie, ale chyba damy radę. Dobrze, daliśmy radę znowu. Dobra, git. Dobra, gdzieś ta armia idzie, ale już mam 99% wojny. Więc może wystarczy poczekać i się wojna skończy. Tak, udało się, okej. Obroniliśmy się tutaj przed świętą wojną. Dostaniemy trochę hajsu, więc fajno. No i teraz musimy lecieć wkopać Normano. Powiem wam, że z tą Lotaryngią to było takie... Czy ja dam radę, ale na szczęście się udało. Wiecie, to ja sobie chyba podbiję Islandię. Czemu nie? Taka nas o końcu świata. Też mają dużo pieniędzy, to jest ciekawe. A, i mają tutaj sojusznika, państwo zachodnie frankijskie. To może nie? Ale tutaj taka Irlandia już jest samotna całkowicie. Więc czemu nie? Podbijemy sobie tutaj takie dwie wysepki, jakieś tutaj ktoś ma roszczenia. Armia zebrana, to do dzieła. Siema, Irlandia. Kolejna bitwa. Żaden problem, to jest, już dwie armie oblegają. Dobra, wojna z Irlandią wygrana, bardzo fajnie. To już jest północ, jak najbardziej już praktycznie nasza. Zostało tylko jakieś tutaj dwie ziemie. O, Islandia nie ma sojusznika. Możemy podbić. Statki elegancko sobie płyną na daleką północ. Już mamy pierwszą bitwę, ale dajemy sobie radę, okej. Skąd oni nagle wzięli tyle armii? Na razie miejmy nadzieję, że to przejmiemy, będzie koniec wojny. Bo nie chce się już z nimi bić. Jakieś chore ilości się pomnożyli nagle ci Irlandczycy. Dobra, elegancko, nara, nie bijemy się już. I elegancko, Islandia już jest nasza. No, niestety nasza królowa już jest niedołężna. To oznacza, że tutaj może już być tak, że długo już nie pożyje, ale miejmy nadzieję, że jeszcze pożyje. O, u progu śmierci, już wiemy co to znaczy. Ej, zniknęło. Już nie ma u progu śmierci. A, to mamy jakiś brak szczurów i to daje ogromną premię do zdrowia. Armia Normanów jeszcze prowadzona przez ślepego gościa, no genialne. No oni w ogóle tutaj powstają, co nie? Na moich ziemiach.
mają czelność. O, udało się wejść tutaj wczesno-średniowieczne innowacje. I to jest to, co chcemy, przywileje królewskie, bo to nam da rozległą władzę korony i to da nam możliwość zmiany sukcesji na przykład na najmłodszego bądź najstarszego syna, czy tam dziedzica, dziecko, no takie tam. Gdy odblokujemy sobie tą fascynację kulturową, będziemy mogli dać rozległą władzę koronną, a to nam da, że władcy mogą wybrać dowolne spraw sukcesyjnych. Czyli tutaj będziemy mogli zmienić zjednoczony podział. Ja chyba dam najmłodsze, żeby ci władcy najdłużej żyli, bo takie granie władcą po 20-30 lat jest takie mech, co nie? Bo na przykład tutaj mamy nasz następca Judyta, co ma 46 lat, więc ona już tak naprawdę długo nie pożyje. Ale byśmy mogli, a zamiast niej moglibyśmy mieć 30-letniego Maćko na przykład. I to byłoby już inaczej, co nie? Sobie chyba znajdziemy tutaj królestwo. Leinster, coś takiego. Możemy raz w życiu najechać królestwo, więc nasza królowa jeszcze tego nie robiła, więc czemu nie? Po prostu podbijemy tutaj te wszystkie kilka księstw. Lecimy sobie od razu na stolicę, czemu nie? No i moi drodzy, Judyta pierwsza odeszła. Teraz na tron wchodzi Judyta druga. 76 lat miała. I teraz tak. Kto rządzi w Skandynawii? Siostra. Ta siostra ma mniej wojska. Więc chyba zrobimy tutaj numer pod tytułem Szybka wojna. Oni nie mają pieniędzy, więc powinno być szybko, łatwo, miło i przyjemnie. Na szczęście nasza królowa jest tutaj nadzorcą i lecimy stratega. O, tu jest armia. Ale oni się jeszcze tutaj bawią w jakieś bunty, więc dobrze dla mnie. Sobie od razu tutaj na stolicę pójdziemy i zobaczymy, może się uda ująć cesarzową, to będzie od razu po wojnie. Dobra, postaramy się teraz pogonić tą armię, mam nadzieję, że uda się jej złapać. Normańska armia, boże. Dobra, chyba ich złapiemy bez problemu. No i dobra, radzimy sobie. Dobra, udało się, mamy to. Trochę po tych wojnach mamy problem z budżetem. Kurde, wasale tutaj mi się buntują. Chcą mnie łobalić. Mam nadzieję, że trochę ich przekupię albo poprawiają relacje i będzie git. Ale fart. Wasal, który chciał tutaj wywołać całe powstanie, niestety mu się zmarło. No, wojna o niezależność, jak miło. No, zbieramy armię, no i będziemy się z nimi tłuc. No, co ja mogę? Muszę wasalom wytłumaczyć, że tak się nie robi. Dobra, złapaliśmy jedną armię. Teraz wszyscy tu wejdą. Ja sobie po prostu będę na nich czekał elegancko. Odejście współmarzonka i nasza królowa się cieszy. Wziąłem sobie takiego gościa, takiego męża, żeby tylko nas wspierał w nauce, a ona się cieszy. Mogę im zabrać tytuły. Fajnie, chyba tak zrobimy. To jest Norwegia, Pomorze i Laponia. Dobra, na razie tutaj chyba raczej żadnych innych buntów nie będzie. No kraj tak tylko delikatnie na czerwono, ale to się chyba ogarnie zaraz. O, mamy to, przywileje królewskie odblokowały się, nice. I teraz tutaj rozległa władza koronna, wprowadzamy to. Co? Stół książęcy teraz? Aha, w ogóle to, co chcemy uchwalić, jest dopiero w późnym średniowieczu. Szczerze? To ja teraz tego nie ogarniam. Tutaj mamy informację, że władcy mogą wybrać dowolne spraw sukcesyjnych. Dostępne prawa sukcesyjne. I oprócz zjednoczonego podziału, wszystkie inne są zablokowane. Jaki to ma sens? Ja rozumiem, że teraz mam informację, że jak chcę to, to nie mam tego odkrytego, tak? I to jest dopiero późne średniowiecze. Ale dla mnie to jest bez sensu. A, bo stół książęcy jest do senioratu, okej. Okay. Tragedia, to ciągle lecieć na tym zjednoczonym podziałem, to dla mnie trochę nie ma sensu. Chyba zainstalujemy moda, który po prostu to omija, bo po prostu... Jak ja mam co 30 lat prowadzić wojnę o Skandynawię, a później o inne cesarstwa, to jak dla mnie to ten World Conquest to będzie po prostu tragedia. Taka droga krzyżowa trochę. No więc chyba tak zrobimy, trzeba zainstalować moda. No i proszę bardzo, jesteśmy troszeczkę do przodu. Mamy już to odkryte, już nie będzie żadnych podziałów dziwnych i zdecydowałem się na to, że tutaj najmłodszy będzie po prostu dziedzicem. Czyli w tym przypadku nasz następca to jest Maciej Polan. Bo też takie granie władcą, co ma 40 lat, wchodzi na tron i za niedługo na przykład umrze, dla mnie jest bez sensu. No i moi drodzy, niestety, nasza królowa odeszła, 71 lat ze starości. I na tron wchodzi Maciej, czyli jej najmłodszy syn. I w sumie całkiem spoko. Mi się podoba. Król 25 lat. Będzie można coś fajnego z nim zrobić. I oczywiście nie doszło do żadnego dziwnego rozłamu. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Będziemy się widzieć w następnym. W tym odcinku były dwie władczynie, ponieważ rządy były bardziej takie, gdzie trzeba było po prostu ogarniać całe państwo, bunty i tak dalej, niż jakieś tam większe podboje. Ale tutaj już myślę, że król Maciej już będzie działał nieco inaczej. Sobie omówimy jego cechy, chociaż widzę, że są zarąbiste. Ale to już w następnym odcinku. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarzu i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, hej.